Szanowni Państwo, zapraszam naszego pierwszego gościa, Kuba Wojewódzki. Dajcie brawa! Prowadzący Daniel Wydryk. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Cytując Piotrka Żyłę, więcej już chyba was nie będzie, no. Dziękuję bardzo, że przyszliście w ogóle. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Słuchaj, tak patrzę, myślę, że taka frekwencja ostatnio była na spotkaniu, to było przed 2 laty, na spotkaniu z Titusem ze Sea Drinkers. No, Titusowi do mnie trochę brakuje jednak, no. Ale Titus był u ciebie 2 razy w programie, raz w Polsacie, raz w TVN-ie i pamiętam, że jedno z tych spotkań to już było, doczekało się miana kultowego, to tam właśnie częstowałeś go prostym winem. No, zapytałem Titusa, dlaczego nigdy się nie ożenił, to mi powiedział, że nie chce robić wesela, bo się nie lubi wódką dzielić na przykład. A potem w garderobie próbowałem, słuchajcie, przymierzyć jego skórzane spodnie i okazuje się, że znalazłem faceta, który jest chudszy ode mnie. Znaczy, w jednym miejscu był tylko lepiej zbudowany, ale to... Ale to jest imponująca postać. Jak ktoś zna Titusa, proszę ode mnie pozdrowić. Sam fakt, że Titus żyje, jest największym objawieniem po prostu. Gratulujemy. Osobiście widziałem diagnozę lekarską, że Titus ma organizm gorszy niż Tadeusz Mazowiecki, słuchajcie. A funkcjonuje, gra koncerty, pamięta swoje teksty, pamięta imiona swoich dzieci. Fenomen, no fenomen. Kuba, ty jesteś przyzwyczajony do owacji, pewnie takich braw się nie spodziewałeś. Powiedz mi, jak to jest, bo tu w tym namiocie bardzo często pada pytanie, dlaczego? Dlaczego przyjąłeś zaproszenie? I najczęściej pada odpowiedź, bo Jurkowi się nie odmawia. Ale tak szczerze, to powiem wam, że ja robiłem z Jurkiem pierwszą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Was nie było na świecie. Dlatego liczę na respirator od Wielkiej Orkiestry za parę lat. Natomiast Jurek przyjął zaproszenie do mojego programu, czym postawił mnie w tak duże osłupienie, że chyba mu wtedy obiecałem, że tu przyjadę i nie żałuję. No, jest fajnie. Na razie nikt nie powiedział, że jestem gejem, Żydem i że należę do Platformy Obywatelskiej, więc jest super. No. Bo to są, jak pewnie wiecie, 3 podstawowe cechy Polaka z problemami, prawda, że jest gejem, Żydem. Czasami gej, Żyd jest jeszcze pedofilem w moim przypadku i należy do Platformy Obywatelskiej. W moim przypadku większość tych rzeczy się nie zgadza. Skoro tak sobie ładnie zaczęliśmy, to myślę, że też będziecie zainteresowani. Otóż na portalu Salon24 znalazłem taki oto wpis. Nie ulega wątpliwości, że celem wymyślonej przez Jerzego Owsiaka Akademii Sztuk Przepięknych jest tresura młodych kandydatów na lemmingów. To co, rozpoczynamy tresurę? Znaczy, sam termin lemming świadczy o tym, do czego doszedł ten kraj, że każdej grupie społecznej, każdemu środowisku należy przypisać etykietkę. Bo o ile my czasami żartobliwie mówimy mohery, to mówimy o pewnym neutralnym nakryciu głowy. Natomiast hasło lemming kojarzy mi się z pewnymi cechami psychofizycznymi. Ja się na przykład lemmingiem nie czuję, nie wiem jak wy. Natomiast przeraża mnie to, że ziściły się słowa, które pamiętam, mówili mi koledzy z zespołu Deserter 30 lat temu, że Polacy dali się podzielić jak bydło. Kiedyś byli fani metalu i fani punk rocka, oni się napierdalali na Jarocinie. Dzisiaj są fani jednej Polski, fani drugiej Polski, a tego kraju nie podzielimy na Koreę Północną i Południową. I ja jestem starym człowiekiem, ja mam dzisiaj urodziny, mam 50 lat, więc... Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękuję.
Mogę wam powiedzieć, że w Warszawie niedawno był uzdrowiciel z Ugandy i on miał gorszą publiczność niż ja, naprawdę. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko o tym wieku mówiąc, powiedzieć tyle, że jak człowiek ma 50 lat, to zdecydowanie... Przepraszam, oni się spóźnili. Dziękuję wam bardzo. No, śpiewanie 100 lat to też nie jest jakiś taki gest, bo tylko połówka druga, nie? Ale chciałem tylko powiedzieć, że jak byłem w waszym wieku, też byłem bardzo gorący, zapalczywy. Natomiast jak ma człowiek 50 lat, dłuższą perspektywę, to tam, gdzie niedawno widział zło, agresję, dzisiaj widzi słabość, dzisiaj widzi nieszczęście. I jak patrzę na przykład na Kaczyńskiego, to kiedyś widziałem agresję, dzisiaj widzę nieszczęście po prostu. No. I wolę tak patrzeć, no. Sorry. Bo nigdy nie należałem do żadnej partii, poza jedną najważniejszą partią, do której wy należycie. Bo jadąc tu, widziałem wolnych ludzi. Ja bym chciał, żeby Polska przestała być Polską ludzi zniewolonych i ludzi wolnych, tylko żeby była Polską ludzi wolnych. I wy już taką Polskę zbudowaliście, natomiast oni tam nie potrafią. I mogę wam powiedzieć, nie chcę być wieszczem, ale za 2 lata są wybory. I ja dzisiaj nie miałbym moralnego prawa wam powiedzieć, idźcie na te wybory, bo ja mogę wam powiedzieć, ja nie pójdę, bo ja nie mam już na kogo głosować. Sorry. Dlatego ci ludzie, których ktoś nazywa lemingami, ja rozumiem, że też jestem lemingiem, mają obywatelskie podejście do tego kraju. To znaczy szukamy kogoś, w słowie przywódca kryje się termin wodzić, kogoś wodzić. Nie uwodzić, tylko wodzić. Ja nie widzę ludzi, którzy potrafią nas dzisiaj uwieść jakimś hasłem, jakąś ideą. Podkreślam to często. Ja głosowałem na Platformę, bo oni dawali nadzieję. Dzisiaj dają mi Jarosława Gowina, posła Godsona, który widzi zmartwychwstanie i dają mi posła Żelka, który zabrania homoseksualistom funkcjonowania. To nie jest partia liberalna. To nie jest partia, na którą ja chciałbym dzisiaj oddać swój głos. Janusz Palikot, odnoszę wrażenie, że częściej myśli o swoich plakatach w gazetach niż o swoich wyborcach, a to my chyba byliśmy jego wyborcami. Prawo i Sprawiedliwość, sorry, jestem niekompetentny, żeby tam być. No. Nie ma, no. Do PSL-u też się nie zapiszę, bo mam mało ziemi, no więc... Nie wiem jak wy. A ta, którą mam i na której uprawiam to, co uprawiam, nie kwalifikuje się do PSL-u. A moja mama mówiła, to się nie przyjmie. No. Przyjęło. Słuchaj, ale ostatnio poseł Andrzej Biernat, wiceprzewodniczący Platformy, stwierdził, że najprawdopodobniej po wakacjach poseł Żelek, Godson i Gowin zostaną wykluczeni z partii. No szkoda, że tak późno, no ale to bardzo dobrze. No. Nie wiem, pojawiło się w Polsce coś takiego, co ja nazywam taką aksamitną anarchią. To znaczy, że duża grupa ludzi, która oddawała swój głos przeciwko PiS-owi, dzisiaj nie pójdzie do wyborów. I ja chciałbym zobaczyć minę polityków, jak frekwencja w tych najbliższych wyborach będzie 20%. Wiadomo, kto wygra, prawda? Ale niech zobaczą, że nie można ludzi młodszych, starszych w tym kraju zwodzić. Bo byliśmy zwodzeni, bo obiecywano nam bardzo dużo liberalnej rewolucji. Ja ciągle czytam o tym, że są łapani 16-letni chłopcy, bo mieli... W Suwałkach była taka, nie wiem, czy czytaliście, w Suwałkach, w suwalskie podziemie narkotykowe zgładzono. 2 chłopaków z jointami złapano. Na litość boską, to jest podziemie? To ja mam w domu podziemie w takim razie. Przyjedźcie do mnie. Warszawa, ulica Wilanowska. No, zapraszam. To jest chory kraj. No. Łapią chłopaków z jointami, a od 15 lat nie mogą złapać zabójców komendanta głównego policji. Gratuluję. No. Skoro śledzisz to, co się dzieje wokół, powiedz, co poczułeś, kiedy usłyszałeś, że Bogucki i reszta są niewinni, bo nie było znaczy, twardych dowodów. Ja bym nie chciał się bawić tutaj w komentatora niezawisłego sądu. Nie może być tak, że my będziemy podejmowali emocjonalne decyzje tylko dlatego, że każdy przewód sądowy musi się zakończyć wyrokiem. Odnoszę wrażenie, że zabawny jest wymiar sprawiedliwości, gdzie 2 prokuratury mają 2 różne wizje śledztwa. To tak jak ja bym miał wypadek samochodowy samochodem Polonez, a zostałby spisany protokół, że jechałem Żukiem, rozumiesz, a odszkodowanie bym dostał za Ferrari. Rozumiesz, no,
trochę tego nie rozumiem, ale też nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Prawdę mówiąc, uwielbiam powiedzieć to proste słowo. Jestem niekompetentny, żeby to powiedzieć. Natomiast odnoszę wrażenie, że wszyscy, którzy na ten temat dyskutują, są kompetentni, tylko emocjonalnie. Emocjonalnie, bo rzeczywiście 15 lat temu został zabity najważniejszy policjant tego kraju. Rozumiesz? To tak jak ja bym został zabity, no. No człowieku, no. To akurat bym zrozumiał, no. A ty, a tak przy okazji, to jechałeś kiedykolwiek żukiem? Nie pamiętam, ale... A są suki żuki? Nie, suka żuka, widzieliście? Nie, nie ma, nie jechałem. Suka żuka. Nie. Nie, to jest raczej samiczka. Nie jechałem. Nie jechałem żukiem, no. Ale to na drobie, wiesz. Jak spotkam acid drinkers, to na drobie, no. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie wiem, czy to wszyscy widzieli ten moment, kiedy śpiewaliście 100 lat. Ten facet, twardy facet, którego znamy z telewizora, z radia, on się autentycznie wzruszył. Ja widziałem łzę. A ty miałeś erekcję, też widziałem. Tak. Ciekawe. Nie martw się. Za parę lat, jak tobie będą śpiewać, to się zamienimy naszymi odruchami. Ale mnie już niewiele brakuje. No właśnie, 50 lat, słuchajcie. Celowo chciałem tutaj być na swoje urodziny. Nie wygłupiajcie się, bo się czuję coraz starszy. Wiecie, cyfry się sumują. Chciałem być tutaj, dlatego że właśnie chciałem uciec od tej rocznicy, od tej daty. Dzięki. Nie udało się. Ale przerażające jest to, mam nadzieję, że wy do tej grupy nie należycie. W Polsce strasznie sankcjonuje się metrykę. Ja zauważyłem, że bardzo dużo osób nie daje sobie rady z tym, jak wyglądam, jaki program prowadzę, jak się ubieram. Dlaczego w polskich głowach ciągle metryka jest problemem? Tylko ja to często porównuję do jazdy samochodem, że jak ktoś jedzie szybko, to nie patrzy na szybkościomierz, tylko patrzy na drogę. Na szybkościomierz najczęściej patrzy pasażer, prawda? I tak jest trochę z moim wiekiem, że ja się tym nie przejmuję, ale kuźwa, wszyscy naokoło się przejmują. Nie rozumiem, skąd się to bierze? Rozumiesz, taki porządek społeczny zmuszający mnie do tego, żebym ja sobie kupił garnitur, trumnę i umarł, rozumiesz? A ja jeszcze chcę mieć dziecko. Chcesz? I to nie mówię o narzeczonej, tylko... O, naprawdę, więc nie wiem, skąd takie bardzo rygorystyczne podejście, że facet 50-letni musi wyglądać, nie wiem, no... Nawet Szymon Hołownia wygląda młodzieżowo, no... Czasami. Swoją drogą to jest ciekawa rzecz, skoro wspomniałeś o mojej erekcji. Jutro goście... Dobre, chcesz pociągnąć ten temat? Nie chcę ciągnąć, ale posłuchaj, jutro w tym miejscu będzie siedział profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Zapytam go zatem, jaki związek ma śpiewanie 100 lat dla jubilata szacownego z moją erekcją? Ale to zapytaj profesora, bo myśmy ostatnio w radiu profesora zmusili do wyznania. Nie uwierzycie, on 20 lat temu leczył w Polsce gejów prądem. Tak, to prawda. Tak, no. Dlaczego ten Biedron jest taki naelektryzowany? Ale nie wyszło, no. Mówisz, że swego czasu mówiłeś tak, sukces kosztuje, nerwy, nieustanny stres, brak czasu, wyrzeczenia. Jeśli chodzi o to ostatnie, z czego musiałeś zrezygnować? Ale tak serio? Nie, no tak serio. Tak serio, to każdy młody chłopak ma jakiś katalog marzeń. To są marzenia zawodowe, to są marzenia materialne, to są marzenia o rzeczach do przeżycia. I mogę wam powiedzieć dzisiaj, w tym szczególnym dla mnie dniu, ale nie ze względu na cyfry, ale na to spotkanie, że mnie się te marzenia spełniły. Jedynym marzeniem, ja mam brata, który ma dzieciaki w wieku 18-19 lat i to jest mój poligon na temat tego, jakim mógłbym być ojcem. I głupio jest mówić o sobie, że byłbym ojcem zajebistym, więc nie będę o tym mówił, ale problem polega na tym, że to jest strasznie dobilitujące uczucie i strasznie takie... To jest jedyna rzecz, to jest jedyny deficyt w moim życiu, jedyny brak. Ale ostatnio robiłem badania i jeszcze mogę. Chowam nasienie w lodówce. Więc tak serio, to jest jedyna rzecz, o której marzę, jedyna rzecz, która mi się nie spełniła. Natomiast jeśli ktoś zna mnie dłużej niż parę sezonów, wiem, że ty mnie znasz dłużej, ja będąc w waszym wieku pracowałem już w mediach, bo miałem to szczęście, ten przywilej. Będąc na dziennikarstwie, ja będąc na trzecim roku dziennikarstwa miałem program w telewizji. To zawsze zabiera. Dziennikarstwo, tak jak gra na instrumencie, jest zazdrosne każdą chwilę. Jeśli chcesz do czego dojść, jeżeli chcesz coś zrealizować, jeżeli chcesz zostać kimś, to niestety pochłania to czas wolny. Ja prowadziłem przez 5 lat zajęcia ze studentami dziennikarstwa i każdy nowy rocznik witałem sformułowaniem i zdaniem, które jest bardzo bolesne, ale bardzo prawdziwe. Bo mówiłem młodym dziennikarzom,
99% z was nie zrobi spektakularnej kariery. I taka jest prawda, bo ten olimp dziennikarski jest struktura dziennikarska jest taka jak struktura show biznesu. Jest bardzo dużo miejsca tu, a bardzo mało miejsca na górze. Jeżeli chcesz być wysoko, a ja zawsze miałem takie aspiracje, bo jestem urodzonym lwem. Jeżeli znacie znak zodiaku, jakim jest lew, to tam jest narcyzm, urodzone poczucie występowania, kaboty. Ja jestem urodzonym kabotynem, ja lubię. Prawdę mówiąc, takie spotkania mnie bardzo kręcą. No. Także jutro też tu będę w takim razie. No, więc tak to jest. Intensywna praca. Ja pracuję w radiu, pracuję w polityce, pracuję w TVN-ie, pracuję w teatrze, mam firmę produkującą programy. No. A co napiszesz o przystanku Woodstocku w polityce, bo rozumiem, że napiszesz. A to zapraszam za tydzień. To ja ci podpowiem, co napisała Janina Paradowska. No. To było: nie wierzyłam, że do Akademii Sztuk Przepięknych od godzin porannych ciągnąć będą tłumy. Wielki namiot pełen był młodych ludzi, autentycznie ciekawych różnych spraw, żywiołowo reagujących, przeważnie mądrze pytających. No, to się okaże. Natomiast ja byłem trochę przerażony, bo jak mnie wieziono samochodem tu, to wszyscy szli z ręcznikami do kibla tam. Pomyślałem, jak oni fatalnie ten namiot postawili. Tu powinno być to i to je naokoło. Tak by otwierali drzwi, a jeszcze wojewódzki, to przyjdę później. Wpadnę na skibę. Nie, ja jestem zszokowany, dlatego że ja nigdy nie ukrywałem, że mnie polski show biznes nudzi. Ja mam mnóstwo kolegów w show biznesie, natomiast widzę ludzi, którzy bezpiecznie każdym swoim medialnym wystąpieniem chcą zapracować na kolejny sezon. A ja ciągle badam granice i radia. Znaczy, radia to już zbadałem. Pozdrawiam wszystkich z Ukrainy serdecznie. Od razu mówię, to był żart. Zobaczcie, jak to jest. Siedzi przed wami facet, który został przez wszystkie najpoważniejsze media oskarżony o rasizm, szowinizm, mizoginizm, wszystkie tajemnicze słowa. A ostatnio prokurator w jednej z miejscowości w Polsce chłopaków, którzy malowali swastyki, uwolnił od zarzutów, bo stwierdził, że są indyjskie symbole szczęścia. Rozumiem, że Hitler był kurwa najszczęśliwszym człowiekiem na świecie po prostu, bo wszędzie to malował, no na litość boską. Więc trochę ten kraj wariuje. No ja rozumiem, że mi się ta sprawa z Ukrainkami akurat trafiła dlatego, że Lewandowski nie trafiał. No i było euro. Natomiast, a o czym mówiłem? Wiesz, to już jest wiek. Nie, to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Skoro już... Też nie pamięta. To mam w programie zawsze, nie? Nie. Pamiętam jak najbardziej. Skoro już wspomniałeś o radiu i Ukrainkach, Jackowi Rzakowskiemu powiedziałeś, że kupisz kwiaty tej pani, która sprząta u twojej mamy. A ty musisz tak czytać dokładnie wywiady? Nie, symboliczna Ukrainka. Słuchajcie, ja pracując w radiu wierzę, że słucha mnie ktoś, kto chce mnie słuchać. Dla mnie media to jest strefa jak ambasada danego kraju w kraju sąsiednim. To jest strefa eksterytorialna, jak galeria sztuki. Jeśli ja w swoim radiu prowadzę jakiś happening związany z absurdem, wyobraźnią, zabawą z kojarzeniami, to ja ufam, że mój widz, mój słuchacz też mi ufa. I wchodzenie tam z rozsądkiem, z kodeksami, z prokuraturą, z policją jest absurdem. Mój program, który jest o 22.30, jest programem poza prime time'em. To nie jest program dla wszystkich. To jest program dla ludzi, którzy, cytując, bo lubię ten cytat świętego Augustyna, uważają, że najlepszym egzorcyzmem jest śmiech. Ja po prostu uważam, że ten kraj potrzebuje trochę więcej dystansu, takiego odgromnika, takiego materaca, na którym te wszystkie polskie stresy, nerwice i kompleksy lądują. I taki jest mój program. Ja jestem facetem, który całe życie poświęcił... Najpoważniejszą rzeczą w moim życiu jest to, żeby nigdy w życiu nie być poważnym, bo nie potrafię. Nie potrafię. I sprowadzanie mnie do poziomu publicysty, który obraża sąsiedni naród, albo zażartowaliśmy dzwoniąc do gościa, który według wielkiej encyklopedii Ras, człowiek, który ma hinduskie pochodzenie, jest biały. A ten człowiek poczuł się murzynem i poczuł, że ja o nim mówię. Jeżeli za słowo murzyn należy iść do więzienia, to Henryk Sienkiewicz, obliczyłem, 643 razy w pustyni w puszczy użył słowa murzyn. Powinien pójść do pierdla. No więc nie czepiajmy się słów. Nie szukajmy paragrafów na poszczególnych ludzi. Myślmy wolno. No, moja audycja, mój program jest specyficzny. Ja jestem niszowym graczem, naprawdę. Moja niszowość nie wynika z tego, że robię program X Factor, tylko z tego, co mam do pokazania, przekazania i jak. I ściganie mnie z takim
serio podejściem do mediów, do słowa, do teatru wyobraźni, jakim jest radio, jest absurdem. No jest państwo, które wojuje z kabaretem, samo z siebie robi kabaret. No i tyle na ten temat, po prostu. Bo mój serdeczny kumpel Abelard Giza pozwolił sobie na żart na temat papieża, prawda? Bo niestety, słuchajcie, człowiek każdy tak jest zbudowany, że czasami spali białko i po prostu puści bąka, no. Sorry. I nawet poprzedni papież, czyli jak on tam się nazywał, ten... Benedykt, dobrze, no. I był żart na temat Benedykta, na litość boską. Czy tu mu zabiera w jakikolwiek sposób światło? Nie, nie. A Abelard Giza nagle zaczął mieć odwoływane koncerty, no. O jakiej wolności, o jakim obszarze wolności my mówimy? Ja o tę sprawę zapytam Artura Andrusa, który będzie gościem ASP o 13.30. Artur Andrus swego czasu powiedział tak: uważam, że Kuba Wojewódzki jest bardzo sprawny, inteligentny i błyskotliwy. Artur Andrus ostatnio wydał płytę Myśliwiecka, tak jest zatytułowana, nawiązanie do pewnego adresu Myśliwiecka 357. Płyta jest bardzo sprawna, inteligentna i błyskotliwa. Ale ja teraz nawiązuję do adresu Myśliwiecka 357. Kiedyś mówiłeś, że nigdy nie przekroczysz progu trójki. Ja zostałem z trójki wyrzucony, będąc gdzieś pewnie w waszym wieku. I jeżeli... Robiliśmy z Jurkiem audycję, która się nazywała Brum. Z Piotkiem Klatem z Rusz Europy, z paroma osobami. I jeśli w wieku 20 paru lat ktoś przetrąci twój kręgosłup, skrzywdzi twój idealizm, myśmy z tego radia nie wychodzili, to pamiętasz to na długo. Ja niedawno przypomniałem taką historię, bo ja pracowałem jeden dzień w RMF-ie, nie wiem, czy wy wiecie o tym. Zrobiłem jeden wywiad i mnie wyrzucili. Słowo honoru, no. Ale już mnie to tak nie bolało, wiesz, bo ja mam dzisiaj 50 lat, ale mój wielki nauczyciel i mistrz radiowy Piotr Kaczkowski obchodził niedawno 50. rocznicę pracy. Największy człowiek polskiego eteru, najwspanialsza postać, nie wiem, czy tu był. To jest dopiero historia. I mogę wam powiedzieć, że kiedy miałem 20 parę lat i przyszedł do mnie Piotrek Kaczkowski i powiedział: dzień dobry panie Jakubie, wyjeżdżam do Cannes, poprowadzi pan za mnie audycję, to miałem to samo to co ty dziś, miałem erekcję, rozumiesz? Bo nagle poczułem, że wielki mistrz spełnia moje gówniarskie marzenia. Ja poprowadziłem tonację trójki, Piotrek był w Cannes, ja się z nim łączyłem i nagle ktoś mi to zabrał. Dlatego tak bardzo boli. To tak jakby ktoś Jurkowi dzisiaj zabrał... Wyobraź sobie, że zabierają wam Jurka i dają nie wiem kogo. No, no nawet nie chcę rzucać, bo pewnie parę osób to nagra i będzie potem na mnie. No, rozumiesz. No. Ale widzisz następcę Jurka? Poza sobą nie. Nie, żartowałem, proszę to wyciąć. Nie, no błagam cię, no jest nas paru nie do zastąpienia no, w tym kraju. Nie, no wiesz, Jerzy jest czakramem energii, on już nie jest postacią, no. Jest. Zresztą pamiętam taką okładkę sprzed paru tygodni Newsweeka, kogo chcielibyście widzieć w polityce. No, Jurek by wygrał, a ja bym był opozycją pozaparlamentarną. Co by mnie nie martwiło, no. Słuchaj, pracowałeś w Trójce, jeden dzień w RMF-ie, a czy to prawda, bo wiem ze źródeł dobrze poinformowanych, że pracowałeś przez jakiś czas w Czwórce, w Bisce. I czy to prawda, że wyrzucono cię z tego radia za to, że grałeś, miałeś poranne pasmo tam, że grałeś między innymi Rage Against the Machine? No ja uważam, że jak przeciętny Polak się budzi i włączyć mu Killing in the Name of, no to kurwa, no. Nie, powiem wam, dobra, powiem wam, a niech mówią, że jestem rasistą. Słuchajcie, no historia przypadkowa. Znacie Cypress Hill, nie? I słuchajcie, był u mnie... Powiedzieć? Dobra. Ambasador Albanii. I dokładnie mówił tak. I postanowiłem go zilustrować. I puściłem... I następnego dnia odwołali mój dyżur. No, no kuźwa, no, chodziło o to, żeby było zabawnie. No. Tam się jeszcze dołączyło coś takiego, że Piotrek Kraśko miał audycję. Kojarzycie Piotrka Kraśkę, prawda? Bardzo fajna, sympatyczna postać. I on akurat był wtedy w intensywnym romansie z Edytą Górniak. No i zawsze jak on przychodził, prowadził swoje studio wyborcze, to ja mu puszczałem Dumkę na dwa serca, wiesz. Tam, mój Sokole, coś tam, wiesz. No. I on się tak bardzo peszył. Chyba jestem, mówiąc, chujowym kolegą z radia. No.
To mi kiedyś Czarek Pazura opowiadał, że był w Londynie, w knajpie, gdzie na ścianach były same penisy. I zapytali, jak mu się podoba. Mówi, no chujowy wystrój. No dobra, ale to skończmy z wulgaryzmami. Skończmy z wulgaryzmami. Także z czwórki mnie nie tyle usunięto, ile w grafiku nie znaleziono dla mnie miejsca. No. Jak inaczej brzmi, wiesz. A zaliczyłeś, że tak brzydko powiem, jeszcze jakieś stacje radiowe? Ty, ja stacji nie zaliczam, no błagam cię. Ja mam różne zboczenia. Pracowałem w Trójce, pracowałem w Radiu dla Ciebie, pracowałem w Czwórce, później Radio Biz, pracowałem w Antyradiu, pracowałem w Antyradiu, tak, pozdrawiam bardzo serdecznie, super stacja i pracuję w SROK. Miałem propozycję z Zetki kiedyś, no. A to byś skończył tak jak Wajs. Dokładnie, wydałem taki sam odgłos, no. Ale nie, jak słuchajcie, to są bardzo fajni dziennikarze, ale ja nienawidzę porannego programu, który brzmi tak. Dzień dobry Marzeno, dzień dobry Marku. I godzina. No do kur... Ale słuchajcie, to prawda, no nie będziemy wymieniać stacji, to są te największe komercyjne, oni te wszystkie dialogi mają rozpisane. Ale to nawet nie o to chodzi. Ja nie wiem, ja bym nie potrafił czytać cudzych dowcipów z kartki po każdym. Oni już tak się przedstawiają, to wybuchałem śmiechem. Dzień dobry, Marzena Chełmieniak. Jezus, umarłbym. No, ale pozdrawiamy, bo to jest bardzo porządna stacja, ale ich słucha 6 milionów, a nas słucha tam paręset osób. No to, wiesz, ktoś ma rację, no. Jeśli chodzi o niespełnione marzenia, to swego czasu mówiłeś profesor Władysław Bartoszewski u ciebie na kanapie. Niespełnione. Jest szansa? No, mój program jest szybki. Powinien być szybki. Może być wolny. Ale nie tak. I dokładnie to są słowa profesora. Powiedział mi, panie Jakubie, no przecież Holokaust mnie zabił. Komuna mnie nie zabiła. Pan mnie zabije! No i dlatego nie przyszedł, ale... Wiesz co, dla mnie to, że w moim programie był Marek Konrad, Englert Jan, że Franciszek Starowiejski świętej pamięci, Janusz Gajos, to są dowody na to, że można na jednej kanapie, raz siedzi Doda, Piotrek Żyła, rozumiesz, czy, sorry, Jola Rutowicz, a raz Janusz Gajos i najwięksi mędrcy tego kraju. Mnie zawsze zależało na tym, żeby mieszać smaki, żeby kulturę niską łączyć z kulturą wysoką, dlatego że chyba wszyscy mamy dosyć pryncypialnego, aroganckiego przemawiania z telewizji. Ja po prostu staram się być w telewizji taki, jak jestem tutaj. Jeżeli zacznę udawać, jeżeli zacznę być takim automatycznym pilotem, który przychodzi i prowadzi program, to ja sam zrezygnuję. Ja prowadziłem taki program Halogramy kiedyś w Polsacie. Obiecałem, że o to zapytam. No. Kultowy program. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że leci tak, brazylijska nowela. Brazylijska nowela, kolumbijska nowela i o 15.30 jest program Halogramy. A moimi gośćmi są Kaliber 44, Deserter i ci fani kolumbijskich nowel patrzą na to i mówią, ty, dobre, dobre, no. I nagle chodziło o to, żeby wnieść pierwiastek kontrkultury. My robiliśmy 3 lata ten program, tutaj wiem, że mój kolega go pamięta. I to było niesamowite, że nagle w Polsacie, który był mekką disco polo, mamy premierę teledysku największego, chyba najpopularniejszego polskiego zespołu rockowego Illusion, których uwielbiam tych facetów. Kocham ich jak braci. Mogę wam w tajemnicy powiedzieć, byłem parę dni temu w Sopocie, nagrali nową płytę, niesamowitą. Tomek teraz pisze teksty. I oni przychodzili, robili premierę takiego numeru Nóż, pamiętacie, prawda? Bierze nóż, tam. No nie będę śpiewał, bo wyjdziecie. Kaliber 44, Deserter. Nagle w takiej telewizji jak Polsat znajdowała się przestrzeń do tego, żeby zapraszać ludzi z kontrkultury estetycznej, każdej. I na tym też mi zależy w TVN-ie. I moim zdaniem to się udaje robić. No. Tam jeszcze była Łucja i DJ Górnik. Byli, tak. Co się z nimi dzieje teraz? Łucja jest lekarzem, a DJ Górnik jest DJ-em Górnikiem, no nie wiem, DJ-em, chyba też, nie wiem, straciłem z nimi kontakt, to było, słuchajcie, 20 parę lat temu, no. Kuba, jeszcze jedno marzenie znalazłem twoje niespełnione, to tak, wojewódzki Kuba, wypierdalaj z mojej telewizji, to co zrobiłeś było absolutnie skrajne. Nie, żaden prezes tak ci jeszcze nie powiedział. Twoim marzeniem było to, żeby tak prezes powiedział. Słuchajcie, ja sobie, kiedy... 11-12 lat temu robiłem taki program Idol, to pomyślałem sobie, że okej, zrobię to
i zajebiście będzie być wrzuconym w trzecim odcinku. I postanowiłem to tak zrobić, żeby może nawet w drugim. I zrobiliśmy 3 edycje Idola. Bo zawsze moją filozofią w mediach, a zmieniałem, jak widzisz, często, było znalezienie takiej granicy, jak daleko można się posunąć za daleko. To znaczy, gdzie jest ta granica, kiedy Polska powie o nie, o nie. No i często to słyszałem, ale to jest fajne, bo zawsze uważałem, że, i teraz powiem serio, esencją demokracji jest to, że szanuje i daje przestrzeń takim ludziom jak my. Esencją demokracji jest to, że my możemy mówić dużo i swobodnie, bo to wtedy znaczy, że ona działa. Po prostu działa. I tyle. Skoro pojawił się wątek trójki, kiedy Krzysztof Skowroński wprowadzał zmiany w trójce, bardzo pozytywnie oceniałeś to wszystko, co robił. A jak oceniasz to, że... Ale to poczekaj, to... Ja wiem. On chciał mi zaproponować pracę. Mhm. Wyobraźcie sobie, człowiek związany bardzo mocno z konserwatywną stroną pola politycznego, Krzysiek Skowroński, mój kolega od lat, zaproponował mi pracę. Umówiliśmy się pod trójką i on zaproponował spacer. Palił grube cygaro, no, przygotowywał się do przejęcia władzy i chodziliśmy wokół trójki i gadaliśmy o mojej audycji. Tak zrobiliśmy ze 2 cygara, 6 okrążeń. Ja wróciłem do domu, zadzwonił Krzysiek i powiedział, wyrzucili mnie. Właśnie stracił pracę, więc mam pecha. Ale ja bym już nie wrócił. Nie, nie. Ja miałem propozycję już od... Nie. Uważam, że to był świetny etap. To jest trochę tak, jakbyś chciał wrócić do swojej narzeczonej, którą miałeś, jak miałeś lat 13. Ja ostatnio byłem na spotkaniu klasowym. Wyobraźcie sobie moje koleżanki. Fantastyczne koleżanki. I naprawdę to są... Wiesz, to jest trochę tak, że podchodzisz do koleżanki i mówisz, przepraszam, a pani czego uczyła? Rozumiesz? No, a to jest twoja koleżanka. No po prostu ludzie się zmieniają. Ja też się zmieniłem. Trójka się zmieniła, no. Ale w przypadku Skowrońskiego pije do czegoś innego, bo wtedy oceniałeś pozytywnie te zmiany. A jak oceniasz fakt, że on jako prezes Radia Wnet i szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyjmuje pieniądze od partii politycznej? No dzięki Krzyśkowi ja i Michał Figurski zostaliśmy hienami roku. Mhm. No więc muszę go popierać, bo dał mi nagrodę, wiesz. Człowieku, ja mam w domu jednego Wiktora i jedną hienę, no. Nie jestem zbyt doceniany. Wiesz co, generalnie specyfiką prawicy, ludzi czytający Biblię w tym kraju jest to, że oni bardzo pilnują moralności, tylko naszej, a nie swojej. I tyle. A jak oceniasz... Jak oceniasz jakość dziennikarstwa w Polsce, bo rozmawialiśmy w pokoju dla VIP-ów. Jak oceniasz to, bo przecież sam wspominałeś, że i wykładałeś dziennikarstwo. Kilka dni temu wszyscy tym żyli, przynajmniej media. Ja widzę na żółtym pasku w pewnej telewizji wiadomość pilną. Rozpoczął się poród Kate. Jest już rozwarcie. No, mogę wam powiedzieć, to jest absurd. Na 2 palce. Ja mam większy telewizor, więc u mnie były 3. Nie, to jest absurd. Któregoś razu któryś z dziennikarzy, chyba Gazety Wyborczej, napisał taki fajny alert, że my nie wiemy, jak się nazywa premier Izraela, ale wiemy, jakim samochodem jeździ Ania Mucha, prawda? Którą zresztą serdecznie pozdrawiamy. Ale... Premiera Izraela. Jakkolwiek. Benjamin na to nie. Tak, chodzi o to, że doszliśmy do takiego absurdu, że ja oglądam fakty i naprawdę czekam, aż wyjdzie przemiły reporter faktów i powie, jest, mam pępowina, live, tylko u nas. Druga część pępowiny u Kamila Durczoka. Doszliśmy do takiego etapu. Mnie się zawsze wydawało, że dziennikarstwo jest wojną myśli, wojną wszystkich ze wszystkimi. Dziennikarstwo to jest moment, w którym człowiek nie szuka świętego spokoju. A to dziennikarstwo, ten rodzaj mediów, do których my doszliśmy, to chciałbym powiedzieć dokładnie to, co zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta o politykę w tym kraju. Po każdym programie publicystycznym powinien być taki napis: wyborco, to jest twoje dzieło, to są twoi politycy. I tak jest też z demokracją, bo smutkiem i logiką demokracji, taką jak ona jest dzisiaj, jest to, że demokracja powoduje znaczne obniżenie horyzontu kultury, bo to masa decyduje, że włączasz Polsat, pamiętniki z wakacji. Włączasz TVN, niezwykła historia, zrobił kupę do bidetu na greckiej wyspie Kos. I oni o tym opowiadają.
ja się nie identyfikuję. Ja jestem pracownikiem TVN-u we wtorek od 22.30 do 23.30. Ja się nie identyfikuję z nikim. Ja się identyfikuję ze sobą, bo ten poziom mediów... Słuchajcie, nienawidzę porannej telewizji. Nie wiem, czy kojarzycie wszystkich programów, bo to jest trochę tak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry TVN. Za chwilę pan z papugą, a potem kobieta, która ma raka. Pozdrawiamy, ma największego raka w okolicy. A potem Marcin ugotuje jajecznicę. Bum, bum, bum. Rozumiesz? Opowiadał mi kiedyś starej daty piosenkarz, że zaprosili go do porannego programu, bo okazało się, że on hoduje koty. On przed tymi kotami. Jeden kot, drugi, trzeci, czwarty. Zaraz pan wchodzi. Zaraz pan wchodzi. Już momencik. No niestety dzisiaj nie daliśmy rady. Po chuj, ja z tymi kotami przychodziłem. To jest poranna telewizja, rozumiesz? Może ja robię program, który dla przeciętnego odbiorcy jest miałki. Ale to jest jego opinia. Chyba 11 lat bym go nie robił i nie przychodziliby goście typu, nie wiem, Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski, rozumiesz? Ludzie, którzy naprawdę w tej chwili są Polakami, którzy osiągnęli najwięcej. Najwięcej. Więc wydaje mi się, że... No, Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu w rankingu Forbesa, a ty? Ja jestem na 6, bo się źle wydrukowało. Nie, no, słuchajcie, jeśli Robert Lewandowski jest tam, Agnieszka Radwańska jest tam, Kuba Błaszczykowski jest tam, Ania Rubik, to ja, bez względu na to, wszystkie zabiegi wizerunkowe, narcyzm, granie pieniędzmi, gadżetami, to jest tak naprawdę ekspresja mająca na celu spolaryzowanie. Ja zawsze powiedziałem to w ostatnim wywiadzie do Polityki, że ja chciałem mieć zawsze w Polsce taki status, jaki mają w Polsce aborcja, in vitro, Żydzi, geje, narkotyki, żeby to budziło emocje. I to się robi różnymi sposobami, opowiadając o swoich dziewczynach czasami, o pieniądzach. Natomiast to są zawodnicy. Jak mi powiedział Robert Lewandowski, ile on zarabia, to ja tyle nie zarabiam. I tyle. Nie jest skalą jego wielkości, jego talentu, jego zarobek, ale to jest jakieś dziecko jego talentu. Więc to, że ja jestem na 6 miejscu rankingu Forbesa, to jest dla mnie wielki zaszczyt, bo ludzie, którzy mnie otaczają, to są po prostu ludzie sukcesu. Ja, wierz mi, wierzcie mi, ja się czuję ciągle przypadkowym bohaterem. Ja ciągle mam takie wrażenie, że to jest jakaś nierealna sytuacja. Że jak któregoś dnia przyjdę i mi powiedzą, nie, ale pan tu nie pracuje, nie, nie. Program Kuba Wojewódzki prowadzi Marcin Prokop na przykład, no, albo coś takiego. Rozumiesz, praca w mediach i spełnianie swoich marzeń ciągle powoduje, że żyjesz w świecie nierealnym. No, stąd te nerwice. No. Jurek Owsiak w tym rankingu jest na miejscu 3. Pozdrawiamy Jerzego, bo wiemy, że poszedł dość późno spać. Kuba, ale tak oczywiście narzekamy na to, na jakość, na poziom polskiego dziennikarstwa. To powiedz mi, czy możesz... Zabawmy się, że tak powiem. To jak ty... W jaki sposób ty uczyłeś dziennikarstwa tych młodych ludzi, o których wspominałeś? To co im chciałeś przekazać? Bo ty jesteś, można powiedzieć, ty jesteś jak Poczta Polska. Tak się zabawię teraz w ciebie trochę. Bankrutuje. Nie. Masz monopol. Bo kiedyś, umówmy się, była Rezi Modlińska, Wojtek Jagielski, Majewskiego już w TVN-ie nie ma. Teraz ty tak naprawdę i można powiedzieć, że to jest wzorzec? Nie. Absolutnie nie. Wyszła taka książka Biblia Dziennikarstwa. To jest jedyna Biblia, do której się dopisałem. Ja tam napisałem duży rozdział o talk show, ale to jest rozdział o moim programie. Paru moich kolegów, nie będę ich wymieniał z nazwiska, bo to chyba niezbyt stylowe, próbowało robić program podobny do mojego. Największym błędem każdego autora talk show jest szukanie swojego klona. Największym autorem każdego zespołu jest szukanie swojego klona. Największym aktorem, największym problemem każdego, kto żyje, jest szukanie czyjegoś życia, czyichś śladów, czyjejś kolejny. Jeżeli robisz program jakikolwiek w telewizji, to rób go tak, że jak go zabraknie, to ludziom będzie przykro, ludziom będzie smutno. I ja znalazłem swoją matrycę na mój program. Nigdy nie uczyłem ludzi dziennikarstwa takiego, jak ja uprawiam, tylko moim zdaniem takim, jakie ono powinno być. Dziennikarstwo to jest dążenie do prawdy. Tylko jak masz lat 50, to prawda jest jak gość postawiony w studiu. Z każdej kamery widać co innego. I tyle. I tego trzeba nauczyć młodych ludzi, że dziennikarstwo to jest wojna myśli. Miej swoją ścieżkę do tej wojny i miej z tej wojny wyciągnięte swoje wnioski. Odnoszę wrażenie, że bardzo dużo ludzi ogląda telewizję,
czyta te żółte napisy napisy na paskach, żeby zrozumieć świat, ale nie zrozumieć swoją metodą rozumienia, tylko żeby ktoś to ułatwił. Stąd się biorą takie klisze, kolejny, stąd się biorą stereotypy, prawda? Że ktoś mi wytłumaczy świat. Moją filozofią było zawsze to, żeby samemu sobie wytłumaczyć świat. No. Ale tak trochę serio zaczynamy gadać, boję się, że się ludzie pośpią. No. Dobrze. To kiedy ostatni raz dałeś w mordę facetowi z aparatem? A która godzina? Nie, kiedyś Franciszek Starowiejski, wielki polski artysta, hepener, powiedział mi: Kuba, każdy facet powinien mieć na twarzy wyraźną chęć i potrzebę dania drugiemu po mordzie. I mogę wam powiedzieć, że was też różne portale internetowe edukują, że celem i sensem istnienia ludzi w mediach jest ich popularność. Ja się nie wypowiadam na temat życia prywatnego, nie udzielam wywiadów tygodnikom Gala, Viva, dwutygodnikom, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje moja medialna przygoda, wychodzę ze studia, zapominam o niej. Natomiast bardzo brutalny jest przemysł ludzi, którzy zabierają nam intymność, bo kiedy ja siedzę ze swoją dziewczyną w knajpie i na każdy gest trzeba uważać, jak jesz makaron, musisz uważać, bo ci zrobią zdjęcie, rozumiesz? Jak wciągasz cukier nosem, też musisz uważać, bo pomyślą, że to coś innego. Niestety doszło do tego, że jesteśmy prześladowani. Ja się nie żalę, tylko odnoszę wrażenie, że któregoś dnia, i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, bo to jest refleksja moich rozmów z ludźmi od Tomka Lisa pod Czarka Pazurę, któregoś dnia ktoś komuś zrobi krzywdę, ktoś kogoś rozjedzie samochodem, dojdzie do jakiegoś wypadku, tak jak musiało dojść do wiele lat temu do spektakularnego wypadku polskiego autobusu, żeby się zorientować, że ten tabor nie działa. Któregoś dnia jakiś paparazzi albo tak dostanie w tubę, albo ktoś go rozjedzie, że dopiero wtedy ludzie, którzy decydują o prawie, zrozumieją, że owszem, jest podatek VAT od popularności, ale ten podatek VAT nie może nie mieć granic. Nie może nie mieć granic, bo dochodziło do sytuacji, w którym jak ja wychodziłem z lokalu z moją dziewczyną, ona zakładała kaptur, to oni podchodzili i ten kaptur jej zdejmowali, rozumiem, żeby zrobić zdjęcie. Tak być nie może. Tak być nie może. Odnoszę wrażenie, że jak mówimy o przemyśle nienawiści, to olbrzymia ilość serwisów żyje z tego, że próbuje oddzielać widzów od odbiorców, budując fałszywą tamę. My jesteśmy zwykłymi ludźmi i walka z naszą niezwykłością jest bzdurą. Jestem normalnym facetem. Pocę się, czasami nie obcinam paznokci, mam celulit wodny, czy coś takiego. Jesteśmy normalnymi ludźmi i oni żyją z tego, że próbują nam niezwykłość zabrać, tylko że my jej, cholera, nigdy nie budujemy. Rozumiesz? Mówi się, czy celebrytom wolno więcej. To nie jest moja wina, że ja dzisiaj zatrzymałem się w zajeździe, niedaleko stąd, w Rzepinie i przemiła pani powiedziała: pan u mnie nie płaci, bo pan jest moim gościem. Czy ja przychodzę i mówię: obiad za darmo? Nie. To jest gościnność. Jak wjeżdżam na parking, gdzie nie ma miejsc i ktoś mówi: dla pana coś znajdę, to nie jest moja wina. I nie nazywajmy tego, że nam można więcej, bo po prostu czasami ludzie widzą kogoś, z kim się przyjaźnią. Wiecie, jakie to jest fajne uczucie, jak podchodzi do kogoś, do mnie, 13-latek i mówi: Kuba, mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? Bo ja jestem jego kolegą i ja nie mogę powiedzieć pryncypialnie: ja mam 50 lat, gówniarzu, przyjdź z ojcem. Telewizja skraca barierę, skraca dystans. Ja z tego żyję. Bo wierzcie mi, to mi kiedyś Krzysiek Materna powiedział, mój odrobinę starszy kolega: największym darem pracy w mediach jest to, że chodzisz po ulicy i ludzie się do ciebie uśmiechają. Rozumiesz? A częściej się uśmiechają? Uśmiechają się. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite, bo powiem wam o pewnym lęku, który mi towarzyszył. Istnieją też media prawicowe, które dolepiają gębę Jurkowi, temu miejscu, które dla mnie jest oazą wolności, mądrej odpowiedzialności. Przeciwstawiają na przykład to miejsce Heinekenowi, że tamto jest fajny festiwal młodzieży z przyszłością, a to jest jakieś subkulturowe getto. I ja byłem, nie powiem pełen obaw, ale byłem jednym wielkim znakiem zapytania, co będzie, jak mnie zobaczą ludzie, jak jechaliśmy tam przez pole namiotowe. I ilość aprobaty i radości była taka, że byłem zaskoczony, wiesz, że nagle zdałem sobie sprawę, że ta propaganda działa. To znaczy ja tutaj wjechałem z jakimś lękiem, z jakąś obawą. Teraz jej nie mam. Bardzo wam dziękuję. I myślę, nie chcę się bawić proroka, ale
to jest jakaś metafora tego, do czego doszedł ten kraj, że jest grupa ludzi, którzy nie marzy o wolnych mediach, nie marzy o demokracji, nie marzy o swobodzie debaty. Oni marzą o bezpieczeństwie. I myślę, że to jest ta część ludzi, która bardzo mocno trzyma się prawej strony sceny politycznej. My, wy, trzymamy się tych, albo próbujemy się trzymać, podążać za tymi politykami, którzy dają nam nadzieję, którzy dają nam wolność. I to jest ciągle, no, to jest ciągle ten sam kraj. Sorry, wzruszyłem się. Po raz kolejny. A tak swoją drogą byłeś na openerze, żeby móc porównać te dwie imprezy? Tak, ja jeżdżę na openera od wielu lat i to, co jest fajne, że jestem już tak odklejony od muzyki, że 70% artystów nic mi nie mówi. Ich nazwy nic mi nie mówią. No faktem jest, że w jednym namiocie gra artysta, który gra muzykę, a w drugim gra i ci z tego idą na tego, a ci z tego idą na tego. No ale widocznie tego słucha dzisiaj młodzież, no. Ja pojechałem, jak był Pearl Jam, jak był Faith No More, bo to jest moja muzyka, to jest moja przeszłość. Jak się pojawiła płyta... Słuchajcie, mogę wam powiedzieć, jak się pojawiła płyta Ten, był u mnie Tomek Lipnicki z Illusion, słuchaliśmy pierwszej płyty Pearl Jam i ciekły nam łzy, że można tak śpiewać, że można tak opowiadać o sobie, że można nagrać taki utwór jak Jeremy. No, po prostu. I to mnie stworzyło i... To jest gdzieś, to są gdzieś korzenie mojej wrażliwości. Natomiast ta współczesna muzyka, nie wiem, ja nie słucham, wiesz. Przyjechałeś na zaproszenie Jurka. Co by musiało się stać? Jaka kapela musiałaby zagrać na Woodstocku, żebyś przyjechał tutaj bez żadnego zaproszenia? O Jezu, no wiesz, jakby przyjechał Rage Against the Machine, to byłoby super. Ja na przykład nie wiem, czy wy jeszcze słuchacie. Ja kiedyś byłem fanem, bo byłem nawet w Nowym Jorku na ich koncercie. Taki zespół Biohazard był kiedyś. Jaka to była muzyka, no. Trudno do tego tańczyć, ale z kolei ja nie umiem, więc mogę się maskować. Nie wiem, wiesz, ja generalnie jestem starej daty. Ja lubię, jak grają głośno, no. Ja lubię AC Drinkers, ja lubię zespół Vader. Ja się kumpluję z Adamem Darskim, uwielbiam Behemota. Ja bym zagrał z Behemotem jeden utwór i by mnie wywieźli, słuchaj. To, co robi perkusista Behemota, to po prostu potrafi zrobić tylko satanista, naprawdę, no. Ilość podziałów, wiesz, i to wszystko w rytmie, no. Nie wiem, nie mam takich, myślę, że jakby przyjechał zespół Pearl Jam, to bym przyjechał, wiesz co, nie jestem przygotowany, no, ale byłem też na Heinekenie na Prince, rozumiesz, który był, no, mało go było widać, bo jest nieduży, ale muzykę gra ogromną, więc nie mam takiego artysty, nie mam. To raczej chodzi o atmosferę, wiesz, muzyka niesie ze sobą atmosferę, to jest ważne. Atmosfera. Taki akcent powinien padać tutaj. Mówisz... Dawid Podsiadło. Zauważyliście, że on jest jak Piotrek Żyła, prawda? Trochę. Tak. Dawid, podobno wyrywasz laski. Ja? Ja z takim gościem... To jest Monty Python. To jest największy... To jest facet, który spowodował, że program X-Factor zaczął być potrzebny. Naprawdę. To był... Bo za Gienkiem Loską trochę nie nadążałem, no ale... Nie, ale jeśli już mowa o showach muzycznych, to z tego, co pamiętam, to chyba tylko pierwsza edycja Idola wykreowała jakieś gwiazdy, bo Ewelina Flinta już wcześniej grała i na przystanku Woodstock, Monika Brodka, Szymon Wydra, Carpe Diem, no, a Alicja Janosz, która tę edycję wygrała, no to mówmy się. Ale z czym? Ale jej tutaj nie ma. Alicja Janosz zrobiła sobie przerwę 12 lat i nagrała dobrą płytę. Myślę, że... Słucham? Voodoo Band? W Voodoo mnie nie wrobisz. Nie. Słuchajcie, rzeczywiście program Idol dał parę nazwisk. Chyba najbardziej okazałym i najbardziej takim nośnym jest Monika Brodka, która jest artystką. To jest fajne, że to jest Ania młoda Dąbrowska dziewczyna, która jest artystką. Ania Dąbrowska. Tomek Makowiecki trochę zniknął. Szymona Wydrę kiedyś porównałem do Gosi Andrzejewicz i się z tego nie wycofuje. Nie pamiętam. Mówimy cały czas o pierwszej edycji, te kolejne. No tak. Pamiętasz? Tak. No, kto wygrywał potem kolejne? Był Maciek Silski, który przepadł. Był Paweł Kowalczyk, który przepadł. Był Krzysiek Zalewski, który chyba gdzieś wraca. Był Totoszko, który żyje, cały czas gdzieś grywa. Pamiętaj, taki program stwarza okazję. Taki program daje... Tam jest, w takich programach jest odwrócenie sensów.
normalny artysta, taki jak Muniek, Kazik, Kukiz, nagrywali, zdobywali popularność swoją twórczością. Ci ludzie zdobywają popularność, żeby w to wtłoczyć twórczość. Niektórzy z nich okazują się po prostu wykonawcami. Jest artysta, który komponuje sobie nuty i słowa na miarę swojej wrażliwości i jest wykonawca, który musi mieć od kogoś te nuty i te emocje. No i niestety tych artystów jest mniej. Natomiast zobaczcie, co się dzieje z The Voice of Poland, zobaczcie, co się dzieje z Must Be The Music. Tam co sezon powstają fajne bendy. Gdzieś, jak się nazywa ten najsłynniejszy zespół polsko-ukraiński, który gra? Enej. Znakomity band. Powstał dzięki, czy namaścił go program w Polsacie, prawda? Dał mu popularność. To powoduje, że program Must Be The Music ma alibi, żeby trwać jeszcze wiele sezonów. Tak samo jest z Podsiadło. Nie wiem, czy inni uczestnicy X-Faktora się obronią, no ale to już my dajemy szansę. W Polsce trochę nie działa rynek muzyczny. No, nie mamy nadzieję. Teraz ja się muszę wtrącić, bo wspomniałeś, że Must Be The Music wypromował Enej. Rzeczywiście jest w tym sporo prawdy, ale teraz się wam pochwalę i Enej to potwierdzi. Nie wiem, czy jest tutaj Koiro. To byłem ja. To ja po przystanku Woodstock, to było przed 2 laty, zaprosiłem ich do studia radiowej jedynki. Wszyscy wiemy, wy pewnie jedynki nie słuchacie, ale to ja ich zaprosiłem. I która z pierwsza ze stacji ogólnopolskich? Bo oni biegali ze swoim Radio Hello singlem po RMF-ie, po Zetce, po Trójce. Nie chcieli tego zagrać. Mówili, że to zaprzaśne, że to jowe generalnie. Radiowa jedynka dopiero zmurszała, radiowa jedynka zagrała po raz pierwszy. Bardzo mnie cieszy, że wszyscy emeryci w tym kraju usłyszeli u was Enej. No. Brawa dla kolegi. Ale wiesz, ten wątek zacząłem celowo, ponieważ kilkanaście lat musieliśmy czekać na takiego, ja już chyba nie boję takiego słowa użyć, bo i Lech Janerka tego słowa użył, no. Na takiego artystę jak Dawid Podsiadło. Dokładnie tak. Suwerenny, wrażliwy, poczekał rok, nagrał swoją płytę, opowiada swoje historie, robi to oryginalnie, został zaproszony na festiwal, nie wiem czy u was jest, na Heineken, co też jest jakimś wyróżnieniem. To jest dowód na to, że no, my mamy sito i w tym sicie przesiewamy. No. Ja myślę, że plusem X-Faktora jest też to, że bardzo dużo Polaków, którzy nie słucha muzyki, zobaczyli też Czesława. Nie wiem, jaki jest wasz stosunek. Ja uważam, że Czesław Mozil to jest najjaśniejsza postać, jaką w życiu poznałem. To jest dobry człowiek, to jest po prostu najporządniejszy człowiek. To jest wrażliwiec i to, że ten program dał mu jakąś legitymację masowej rozpoznawalności, tylko dobre, z pożytkiem dla kultury. No. Kuba, ale to mam prośbę, skoro masz taki dobry kontakt z Czesławem, bo Czesław Mozil podpadł swego czasu Jurkowi Owsiakowi. To było, nie wiem czy kojarzysz, zamieszanie z zespołem The Prodigy. No, oni tam mieli swoje ochy i jachy i żądali barierek przed sceną. Skończyło się na tym, że w końcu tych barierek nie było, koncert się odbył, no ale wszyscy dobrze pamiętamy zespół Prodigy na przystanku Woodstock i później pojawiły się komentarze w internecie, znani muzycy wypowiadali się na ten temat i Czesław Mozil stanął po stronie The Prodigy. Może zmienił dealera i miał po prostu gorszy dzień, wiesz? No, tego nie wiem, nie znam sprawy, nie chciałbym, słuchajcie, parę osób mnie prosi, żebym zrobił zdjęcie i napisał jak jest, mogę wam zrobić zdjęcie? Znaczy bardziej chodziło wyślę mi... i napiszę, że nikt nie przyszedł. No. Dziękuję bardzo, dziękuję. Znaczy bardziej chodziło mi o to, żebyś wspomniał o tym Czesławowi przy najbliższym gazecie, że tu jest bezpiecznie, naprawdę. Jest polską cechą. Ja mówię dosyć gorzko czasami o Polakach, bo też gorzko potrafię mówić o sobie, ale jest taką polską cechą takie kultywowanie antagonizmu, takie noszenie gdzieś tutaj w kieszonce konfliktu. Jeśli to było 2 lata temu i my o tym mówimy tak, jakby to było wczoraj, to znaczy, że sami podlegamy tej niedobrej skłonności. Ja mogę poprosić Jurka, mogę poprosić Czesława, żeby do siebie zadzwonili, spotkają się, to jest mniej więcej ta sama kategoria wagowa, wzrostowa na pewno, i się po prostu dogadają. Szkoda, jestem przekonany, że jakby tutaj Czesław przyjechał, miałby gorące przyjęcie. Po co? Szczególnie, że poróżnił jakiś drobiazg, barierki. Czy to jest powód, żeby tracić przyjaciół? Tak łatwo jest tracić przyjaciół, a tak trudno jest zyskiwać. No po co? Po co? Po co? Obiecuję, że pogadam z Czesławem. Nie kultywujmy tego. Mamy taką listę polskich grzechów głównych. Taka zapiekłość, taka niezdrowa, niezdrowe hołubienie antagonizmów. Leczmy się z tego, no. Leczmy. A masz dobry kontakt z menedżerem kultu?
Było nas wiele lat temu 4 kolegów. To jest prawdziwa historia. Wszyscy jesteśmy z tego samego rocznika. Paweł Kukiz, Muniek Staszczyk, Kazik Staszewski i ja. To dziwnie wygląda, ale byliśmy naprawdę kumplami. Dzisiaj jesteśmy tak totalnie rozrzuceni mentalnie. Nie chcę... Z Kukizem mam dosyć dobry kontakt, chociaż go nie rozumiem. Z Muńkiem mam dobry kontakt i go rozumiem. Z Kazikiem się nie dogaduję. Nie potrafię. No i jeszcze jest ten czwarty. A sam ze sobą się dogaduje, tak. Chodzi o to, że niby łączyło nas kiedyś... Ja byłem przez wiele lat dziennikarzem muzycznym i to byli moi koledzy z pracy i potem też moi koledzy. I dziwne rzeczy się dzieją czasami, jak czytam z nimi wywiady. Dziwne się rzeczy, jak widzę Kukiza obok Piotra Dudy, to wolę go tam nie widzieć, wiesz? Bo odnoszę wrażenie, że kiedyś nas z Jurkiem połączyło przekonanie, że muzyka rockowa musi być czysta, musi nieść ze sobą czyste intencje. A Piotr Duda czystych intencji nie ma i moim zdaniem Pawła Kukiza w politykę wmanipulował. I szkoda, szkoda. Paweł, nie idź tą drogą, słowo honoru. To się po prostu nie opłaca. Bo ja pamiętam, jak mądre piosenki kiedyś śpiewał Paweł Kukiz. Jaki to był facet, jeszcze pamiętam zespół IRL. To był facet, który cudownie opowiadał o tym kraju. No, wpadł w złe towarzystwo. Ja pamiętam, jak moja babcia wiele lat temu mówiła: Boże, Kubuś, żebyś ty nie wpadł w złe towarzystwo. No i zobaczcie, co się stało. No, a pamiętasz, udało się. A pamiętasz, co powiedziałeś babci, odpowiedziałeś babci na jej pytanie, kim chciałbyś zostać? O Jezu, no tak. No. Ale oni mieli naprawdę bardzo ładne mundury. Powiedziałem babci, że chciałbym zostać hitlerowcem, nie? Potem mnie nie wpisywała na listę widzeń. No ale wiesz, to jest trochę tak, że jak jesteś dzieckiem, to już widzisz w sobie pewną skłonność do przekory, prawda? Ja pamiętam, słuchajcie, mogę wam opowiedzieć, no bo ufam, że tutaj są mądrzy ludzie. Jak byłem chłopcem, miałem 5 czy 6 lat, mój starszy brat był chyba w szkole, przyjechała babcia, bez zapowiedzenia moja babcia. Moja mama była w sklepie, ojciec w pracy, brat w szkole. Babcia wchodzi do mieszkania i mówi: synku, ty tak sam? A ja mówię: babciu, brat w szpitalu, mama w szpitalu, tata w szpitalu, a ja tutaj sam. Żebyście zobaczyli, nigdy nie widziałem człowieka, który tak szybko czyta książkę telefoniczną, żeby znaleźć. Rozumiesz, sam siebie czytasz jako gościa, który po prostu lubi szokować. No lubi stworzyć jakiś spektakl. No. Głupi, bo głupi, ale mój, nie? Po prostu. Babciu, przepraszam. Zaśpiewaliśmy ci 100 lat, pewnie jeszcze nie raz zaśpiewamy, czyli pierwsza połowa za tobą, to używając takiej sportowej terminologii. To jest udana, wygrana połowa. Przeciętna, ostatnio czytałem, że przeciętna długość życia mężczyzny w Polsce to 73 lata. Mhm. Zostało mi 23 lata. No, po twoim głosie widzę, że masz kobietę. No nie, no mam dziewczynę, tylko że ona jest mniej więcej w wieku tej cyfry, która mi została. Ale to odmładza. Znaczy, ja generalnie źle się czuję ze swoimi rówieśniczkami, wiecie, bo nie lubię pożyczać cewnika po prostu. No i tak dalej. Nie, nie. Nie wyobrażam, powiedziałem to niedawno właśnie w wywiadzie do Polityki, który czytałeś. Nie wyobrażam sobie siebie bez kontynuacji, bez takiego samego gościa jak ja w okularach. No, to jest chyba najbardziej nobilitujące uczucie dla faceta. No. To w tej sytuacji kiedy zaczniesz spełniać to największe swoje marzenie? Ale co, pracę nad tym? No. Wczoraj, przedwczoraj, wiesz, no. To jest pełen etat. No nie, no wiesz, jeżeli facet w moim wieku... Co był? Nie słyszałem. Co mam ściągnąć? Nie znam tej pozycji, musisz mnie nauczyć. Ściągnij tubę? Tubę. A ty myślisz, że ja tu siedzę w gumie? Jezus, człowieku, gdzieś ty się uczył a może tobie się wydaje, że to się raz składa na całe życie? Zdejmij to! Będziesz zarażenie, no. Jezus Maria. Pokojowy patrol, weźcie go.
Tak, ale to jest dobry pomysł, żeby to ściągnąć, bo w tej temperaturze to się wszystko może strasznie zapiec. No, nie, to po paru latach to się zapieka, to się po prostu tworzy jeden organizm. No. Dobra, skończmy ten temat w ogóle. Dobrze, słuchaj, miały być pytania z sali. Już, na koniec zupełnie, bo wspomniałeś o swoim... No właśnie, masz jakiś guru, jeśli chodzi o perkusję? Cenię każdego perkusistę, który umie grać. Mhm. Ja jestem ze szkoły Ringo Stara, jak trafię w werbel, to świętuję, wiesz. No właśnie, jest. Kochani, ja nie jestem perkusistą, ja bym chciał być. Ja nagrałem dwie płyty. Kiedyś płytę z Piotrem Banachem, kiedyś liderem Heja, teraz Indios Bravos. Myślę, że znacie, fantastyczny zespół. To jest bardzo bliski mój kumpel. Nagraliśmy pierwszą płytę Part One, potem płytę ze swoim zespołem. Natomiast ja muszę grać z metronomem. Ja nie jestem perkusistą. I wszelkie próby zabrania mi, czy dokuczania mi, bo tak właśnie kiedyś Kazik w jakimś felietonie zaczął pisać, to jest takie łatwe. Ja wam powiem najbardziej gorzką rzecz, potraktujecie to jako narcyzm. Cholernie dużo, jak się zbliżały moje urodziny, w internecie było agresji, leśny dziadek, staruszek, dziadku, powiatowy, pełza już w ogóle w kierunku katakumb. Tylko przerażające jest to, mówię do tych, którzy tak piszą, że wy też będziecie kiedyś starymi ludźmi, ale nie będziecie mną. I to jest zajebiste. Ja celowo wspomniałem o tej perkusji, bo swego czasu na SP stał duży zestaw. Pewnie byśmy cię w takiej sytuacji poprosili o małą próbkę, ale posłuchaj. To by było świństwo. Nie, nie, nie. To by było świństwo? To by było świństwo. To byłoby tak jak z tą gumą. To byłoby poniżej pasa. A może być świństewko? Jezu, co? Mały zestaw. O, dziękuję, mały perkusista. A tu się gra? Słyszeliście go? Jedziesz. Człowieku. Słuchajcie, dobra. To jest w imieniu wszystkich Woodstockowiczów prezent dla ciebie. Jezu, dzięki. Ale a propos prezentów, powiem wam taką traumę z dzieciństwa. Ja zawsze chciałem być dziennikarzem i kiedyś jakiś mój kuzyn wrócił z Niemiec, to miałem, nie wiem, z 15 lat i przywozi mi prezent. I wiesz, no kiedyś się nie pisało na komputerze i widzę maszyna do pisania. Mówię, wujku, Jezu, dziękuję, pierwsza maszyna. Otwieram, a tam kurwa akordeon. No, także bardzo dziękuję za prezent, super, no, poćwiczę w domu. Zapraszamy Woodstockowiczów do zadawania pytań. Kuba Wojewódzki. Bardzo proszę. Dzień dobry, 100 lat, panie Kubo. Mówmy sobie na ty, będę się czuł młodszy. No, ale ja się też będę czuł młodszy. Jak masz na imię? Na imię mam Robert, ale mów mi Makary. Będzie to bardziej związane z portalem, na którym się często udzielam. Dobrze. I mam nadzieję, że jest tu część ludzi, która ten portal odwiedza. A jak się nazywa? Sadistic.pl. Pozdrawiam wszystkich, jestem Makary z Sadistica. Mam do pana jedno pytanie. A to jednak znaczy... do pana. Dobrze, proszę pana. Dobrze. Mam do ciebie, Kuba, jedno pytanie. Okay. Ale najpierw powiem jedną rzecz, bo ja jestem zawiedziony, że nie ma tutaj z nami Wodzianki albo całego oddziału ich, bo... Masz. Cieszę się, że jesteś takim inteligentnym człowiekiem, że zrozumiałeś, o co mi chodzi. Dokładnie przydałby nam się tutaj oddział takich kobiet, które by nam poroznosiły wodę. Przepraszam, ktoś chce wody? Ale przepraszam, że ci przerwę na moment. Słuchaj, jaki prowadzący taka Wodzianka, nie? Przepraszam. No, nie wydaje mi się, że wyglądasz jak Wodzianka, ale co kto lubi. Jako prowadzący taka Wodzianka. Oto. Dobrze. Dobrze. Ale teraz, dobrze, ja przejdźmy może do pytania, bo ja wiem, że są pańskie urodziny i ogólnie herbata, powiedzmy, jest bardzo posłodzona, ale żeby dodać do niej trochę cytryny, proszę. To ja się zapytam o jedną rzecz, bo pan, sorry, Kuba, ty twierdzisz cały czas, znaczy twierdzisz, no, Paweł Kukiz jest twoim kolegą albo przyjacielem. Nie, kolegą. Kolegą. Przyjaciół to ja mam trzech. Dobrze. Jest twoim kolegą, a w ostatnim programie, tak jak go potraktowałeś, ze względu na to, jak on się zachował, stworzył ten portal zmieleni.pl, nieważne, czy się zajmuje polityką, czy nie, dla mnie to było perfidne, bo tego człowieka styrałeś tak naprawdę bardzo chamsko za to, że on poszedł w politykę, a on nie do końca, bo mówisz, że... Skumał się, mówiąc brzydko, z Dudą, ale on ostatnio sam stwierdził, że
on widzi, że to jest środowisko, które jest zepsute, a no, mi się bardzo nie podobało, bo szanuję Pawła Kukiza, twoje zachowanie w stosunku do jego osoby. I teraz mam takie pytanie, czy dla ciebie jest istotne to, żeby nabijać sobie słupki nawet względem zachowania takiego, żeby ośmieszać swoich kolegów? Wiem, że może to jest chamskie i perfidne, ale... Znaczy, absolutnie pytanie nie jest chamskie, jest dociekliwe, już ci mówię. Zacznę od tyłu. Lepiej nie. Dobre, dobre. Jak może wiesz, albo jak nie wiesz, to ci powiem. Paręnaście miesięcy temu skasowałem swego Facebooka. Miałem tam 1 112 000 lajków. I to był duży Facebook. Głupio mi powiedzieć, ale największy w Polsce. I kiedy Paweł Kukiz poprosił mnie po tym programie, czy mogę mu pomóc, to wrzuciłem linka na stronę zmieleni.pl. Dzięki temu linkowi on zebrał odpowiednią ilość głosów. To na temat tego, jak traktuje Pawła jako człowieka, który ma ideę, bo idea zmieleni.pl dotyczyła pewnej inicjatywy, w którą bardzo Paweł wierzy, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Dokładnie, jednomandatowych okręgów wyborczych. To jest znakomita recepta na demokrację. Tylko nie wiem, czy to jest znakomita recepta na demokrację tak młodą jak Polska. Bo Paweł wierzy, że jednomandatowe okręgi wyborcze oczyszczą scenę polityczną z koterii politycznych, z partii. A ja ci daję gwarancję, że tak młoda i niedoświadczona struktura demokratyczna, jaką jest Polska, spowoduje, że do polityki wejdą ludzie, którzy mają pieniądze, którzy mają układy. A może powinniśmy bardziej uwierzyć w nas, Polaków, zwłaszcza w młodych? Może, może. Tylko chodzi o to, że Paweł widział jedną stronę medalu. Pamiętaj, mój program nigdy nie był obiektywnym programem publicystycznym. To jest talk show, to jest walka emocji. Ja musiałem Pawła wkurzyć, zirytować, żeby ten program miał odpowiednią temperaturę. Rozumiesz? A to, co zrobiłem potem, że wrzuciłem apel jego na temat zbierania głosów na swojego Facebooka, najlepiej świadczy o moich intencjach. Program typu talk show nie żyje bez emocji. I czasami je antagonizuje także moich rozmówców po to, żeby oni zrzucili maskę poprawności, żeby zrzucili maskę. Bardzo wiele osób przychodzi do programu z wyuczonymi kwestiami. Wtedy robi się nudno. Podstawowa zasada programu typu talk show. Chodzisz po polu minowym. Jak nie wybuchają nowe ładunki, to klient bierze pilota i cię przełącza. Rozumiesz? Więc moje intencje mogę ci powiedzieć. Ja szanuję Pawła za stronę zmieleni.pl, natomiast Paweł Kukiz ma skłonność do bycia entuzjastą swoich pomysłów, a uważam, że jednomandatowe okręgi wyborcze mają swoje dobre i złe strony. Może powinniśmy spróbować, ale jeżeli do parlamentu dzięki temu wejdą lokalni notable, którzy będą walczyli o swój interes, to cholera tego się boję, bo my de facto czynimy z parlamentu właściwie miejsce, gdzie może wejść każdy, bez żadnej selekcji. Nie twierdzę, że ta selekcja jakościowa w partiach politycznych jest dobra, ale na razie teraz nie mamy jest innej. Jeszcze gorzej. Jest gorzej. Dlatego ja na przykład na wybory ja mam zamiar wprowadzić coś, co się nazywa nieposłuszeństwem obywatelskim. To znaczy będę otwarcie mówił, ja nie idę, bo Platforma Obywatelska mnie oszukała. I tyle. Nie idę, bo mnie nabrali. Ja jestem nabrany. Przepraszam. Gdzie w Polsce się puka złoto? Jezus, czy ja dobrze zrozumiałem, gdzie w Polsce się puka złoto? Ale puka czy płuczy? W jakim mieście? W Złotoryi. To dla mnie? Jezu, dostałem złoto, a nie masz więcej? Tu jest złoto, mówisz, tak? No to był chyba zły dzień. Tak, wciągnę to oczywiście, tak. Dziękuję bardzo, no. Jezu, dostałem złoto. Wojewódzki przyjął łapówkę od nieletniego. Następne pytanie. Rafał Ale poczekaj, mam nadzieję, że twój przedmówca jest usatysfakcjonowany moją odpowiedzią, czy nie bardzo? Okej, dziękuję. To ja tylko taką uwagę mam na przykład co do Zmieleni. Ja mam taką obawę, że jeżeli jednomandatowe okręgi wyborcze by wyszły, to w Polsce mielibyśmy tylko dwie partie. PiS na przykład i PO. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, także... Ale to byłoby dobrze? To byłaby twoja wymarzona... Moim zdaniem to źle. No właśnie. Jestem za tym, żeby było jak najbardziej różnorodnie. Natomiast no. Kuba, jedno krótkie pytanie mam, bo jesteś generalnie celebrytą, masz jakiś autorytet wśród ludzi. Nie, a jak definiujesz celebrytę? Wyśmiewasz różne rzeczy. Ale bo ja nie jestem celebrytą, ja się nie identyfikuję. Bo dla mnie to jest celebryta, to jest człowiek, który celebruje swoje życie. Intymność, prywatność. Ja tego nie robię.
Ja tego nie robię, więc wolałbym nie być definiowany, bo dla mnie, szczerze mówiąc, to jest wartościujące. Rozumiesz? Dla mnie słowo celebryta jest ze słownika pojęć, których ja unikam, bo one są przymiotnikujące, więc jeżeli moglibyśmy nie używać, będę się czuł lepiej. No. To już lepiej mów mi na pan. To znaczy, chodzi mi o to, że jesteś znaną postacią. Tak, jestem rozpoznawalny. Rozpoznawalny jesteś, tak. I mam takie pytanie, bo krytykujesz na przykład ciemnotę, zabawon, prawda? Słuchaj, jest taka sprawa. Obrzezanie dzieci wśród Żydów. Dla mnie jest to ciemnota i zabobon. W Afryce protestujemy przeciwko obrzezaniu kobiet, prawda? Nie można dzieciom dać klapsa w Polsce, bo można trafić do więzienia, prawda? Aha. Czy na przykład, dlaczego tego jak gdyby nie skrytykujesz, prawda? Mogę odpowiedzieć szerzej na początku? Jasne. Zauważyłem, że w Polsce parę lat temu wylądowaliśmy z Jurkiem Owsiakiem na pierwszych miejscach rankingu autorytetu wśród młodych ludzi. Ja napisałem, że to jest pomyłka. Jurek też się chyba od tego odciął, bo obaj wiemy, że słowo autorytet jest słowem, jak słowo przyjaciel. O kimś, że był twoim przyjacielem, możesz powiedzieć, kiedy będziesz starym człowiekiem i ta osoba będzie ciągle przy tobie. Przyjaźń się nie zaklina. To jest wartość, o której czasami się nie mówi, żeby jej nie płoszyć. I tak jest też ze słowem autorytet. Ja zauważyłem, że dosyć często wkleja się w moją biografię to słowo. Nie poczuwam się, bo nie jestem ani moralnie, ani intelektualnie na to przygotowany. Mało tego, słowo autorytet często w Polsce zlepia się ze słowem inteligent, że jak autorytet, to znaczy, że ma wiedzę. Przepraszam, powiem wam brutalnie, możecie mnie wygwizdać. Dla mnie autorytetem jest Lech Wałęsa, ale nie jest inteligentem. Oriana Fallaci, wybitna dziennikarka, nie jest autorytetem, a była bardzo inteligentna. Wypowiedzi ostatnie Lecha Wałęsy na temat homoseksualistów świadczą o tym, że nie jest inteligentem, że mówi o rzeczach, których moim zdaniem nie rozumie i nie powinien się wypowiadać. Sorry, że tak mówię, bo to jest legenda. Bo ten człowiek szedł z olbrzymią flagą wolności przez bardzo bolesne życie i dzisiaj tej wolności nikomu nie powinien zabierać, bo najbardziej boli czas, kiedy ci, którzy o wolność walczyli, zaczynają ją następnym pokoleniom zabierać. Co do twojego pytania, to właśnie moja przedmowa temu służyła. Nie wymagajcie od ludzi mediów, bo czasami jak widzę, przepraszam, że Edyta Herbuś mówi o eutanazji, in vitro, dziurze budżetowej, to ja nie jestem aż tak kompetentny, żeby na ten temat się wypowiadać. Wiesz co, dyskusja na temat uboju rytualnego ostatnio pokazała, że bardzo dużo emocji bierze udział w dyskusji, w której potrzebne są argumenty. Argumenty, a nie emocje. Religia dla mnie jest kłębowiskiem emocji. Ja jestem ateistą. I dla mnie zrozumienie wszelkiego obrządku jest trudne. Tylko, że ja jestem ateistą, który bardzo gruntownie przeczytał Biblię. I nigdy bym nie nazwał Biblii księgą życia, którą ja się kieruję. Bo tam jest tyle nienawiści, tyle przemocy, tyle seksu, tyle brutalności, że to nie jest księga, którą ja bym się kierował. I jak mi poseł mówi w parlamencie, że on się taką księgą kieruje, to ja go zawsze odsyłam do szowinizmu i mizoginii, nienawiści do kobiet, która jest w Biblii. To nie jest moja księga. Nie jestem kompetentny, żeby na twoje pytanie. Przepraszam cię. Kuba, jeszcze krótko, ale jesteś za czy przeciw? Ale za czy przeciw czemu? Obrzezaniu dzieci. Jezus. Wiesz co, to jest trochę takie pytanie, czy uważasz, że na każde pytanie można odpowiedzieć tak albo nie? Nie słyszę. Czy na każde pytanie można odpowiedzieć tak albo nie? Wydaje mi się, że ostatecznie tak. Dobrze. Czy twój ojciec przestał już brać łapówki? Nigdy nie brał, więc nie. Nie, tak albo nie. Więc tak. Tak albo nie. Wierz mi, rzeczywistość jest cholernie złożona. Jeżeli ja bym ci tutaj udzielał takiej informacji, to bym się zabawił w polityka. Jest okazja, żeby wypłynąć na jakimś liberalnym sądzie na temat obrzezania. To przekracza moją... Generalnie chyba nie lubię, jak jakiś obcy mężczyzna gmera drugiemu mężczyźnie przy penisie. No po prostu i tyle. Niech to będzie odpowiedź. Proszę. Cześć Kuba, nazywam się Robert, też jestem trochę narcyzem i mam dwie prośby. Pierwsza, czy mógłbyś w swoim programie zacząć od tego po wakacjach, żeby pozdrowić mnie i wszystkich, którzy byli tutaj na Woodstocku? A druga prośba. Mogę wejść i zrobić sobie z tobą teraz zdjęcie? Nie. Odsyłam cię do rzecznika prasowego.
Zaskoczę cię, nie ma problemu. Pierwsze 5 minut pierwszego programu. Gościem ma być Adam Małysz. Jest wasze. Obiecuję to, spotkamy się. Jedną rzecz załatwiłeś, drugą, cytując mojego kolegę, nie. Czy żeby była jasność, zdjęcia, jeśli tylko wiem, że czasu nie posiadasz wolnego już. Jedźmy dalej. Witam Kuba, jestem Paula i chciałam ci powiedzieć w pierwszej kolejności, że uwielbiam cię bardzo, chociaż siedzi tutaj mój facet i trochę Jezus krzywo Maria. Na mnie patrzy. Który to? O, umięśniony, więc uważaj. Zdjął koszulkę. I właśnie a propos tematu koszulki, chciałam ci moją przekazać i czy mogłabym dawaj, to dawaj, zrobić? Dawaj, oczywiście, czekamy. A nie, myślałem, że to, co masz na sobie. No to dawaj. Kuba, może wymiana? Nie wypiorę nigdy, nigdy. Bardzo ci dziękuję. Przepraszam cię, stary. Przepraszam cię. Można? Jak chcesz, to ci oddam potem, no. Dziękuję. Dzień dobry, Oskar z Białegostoku. Chciałem tutaj wrócić do jednego tematu, bo pan tutaj, Jakubie, mówił, że jeszcze nie zrobił pan w programie niczego takiego szokującego, żeby Polska zaprotestowała, a ja uważam, że pan zrobił coś takiego. Proszę. Parę lat temu, 5 lat temu. Proszę. Że wsadził pan ze swoim gościem polską flagę, że wsadził pan polską flagę w psią kupę, w psie gówno. Przepraszam bardzo, to mnie obraziło, to obraziło miliony Polaków. Myślę, że obraziło też wiele ludzi na tej sali. Dobrze, ale poczekajcie, poczekajcie. To jest symbol narodowy i nie można dobrze. Tego obrażać, a kara, dobrze. Jaką ostatnio, bo to proces się toczył 5 lat, TVN dwa tygodnie temu dostał karę 400 tysięcy złotych, to jest śmieszna kara, dobrze. Bo w prime time wystarczy puścić 4 reklamy po 100 tysięcy złotych i macie na TVN ma może opłacić tę karę 400 tysięcy złotych. To jest śmieszne, TVN powinien otrzymać karę miliard złotych, dobitną, surową, bo to jest obrażanie uczuć narodowych mnie i innych ludzi. Dobrze. Ale poczekajcie, bo to jest debata. Czy mogę się wypowiedzieć teraz ja? Ogólnie nie mam do pana szacunku po tym programie. Tfu! Ale zobacz, jaki poziom debaty wnosisz. Wykrzyczałeś swoje, jak pod Pałacem Prezydenckim. Gdzie jest krzyż? Rozumiesz? No na litość boską, na litość boską. Bo nikt nie ma jaj, żeby o tym powiedzieć, rozumiesz? Wszyscy ludzie się boją. Plują na polską flagę. Chwileczkę. Ja się nie przepraszam, teraz, na to, nie, teraz ja zabiorę głos. Ale nie. ASP jest miejscem, w którym się nie obrażamy, stary, słuchaj, spokojnie. Poczekaj, to teraz jak pozwolisz, ja powiem, odnoszę się do twojej wypowiedzi. Nie jest fajne, że wzywasz kogoś do odpowiedzi, teraz chyba wychodzisz, co najlepiej pokazuje, że nie jesteś zainteresowany moim zdaniem, tylko swoim, co jest przykre. Mógłbyś opowiedzieć ten moment, mógłbyś jeszcze wrócić do mikrofonu i opowiedzieć ten moment, w którym widziałeś mnie wtykającego fizycznie. Mógłbyś to opowiedzieć? Poczekaj. Powiedziałeś, że ja wkładałem flagę. Poczekaj. Co to znaczy? Że wzięliśmy tą flagę razem? Widziałeś to? No to w takim razie zmień leki, bo tego nie było. Bo widzisz, ja ten program prowadzę. I ty... Albo nie oglądasz... Poczekaj, daj mi coś powiedzieć. Ale poczekaj, daj mi coś powiedzieć. Jeśli... Czekaj, daj mi coś powiedzieć. Jeśli to widziałeś, to kłamiesz. A jeśli tego nie widziałeś, to uległeś propagandzie. Bo ja zadałem pytanie moim gościom, czy oni potrafiliby to zrobić. I oni powiedzieli tak. A ja usiadłem w ten sposób, powiedziałem, a ja się od tego odcinam. I to jest na taśmie. Teraz jest pytanie, czy jak w galerii sztuki wisi obraz, który obraża twoje uczucia religijne, to atakujesz artystę, właściciela tej galerii, czy dozorcę? Rozumiesz? A, bo ty byś wszystkich zamknął, którzy myślą inaczej. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Wiesz po co Lech Wałęsa walczył o wolność? Żeby tacy jak ty mogli wygłaszać takie prawdy. I ja ci daję pełne prawo, aresztuj wszystkich.
aresztuj wszystkich. Masz prawo, bo każdy ma prawo do obłędu, takiego jak chce. Dziękuję ci bardzo. I żeby zamknąć tę dyskusję, bo czytam często, nigdy nie przyłożyłem do tego ręki. Odpowiadam za to jako autor programu. Można mnie winić jako kustosza galerii, gdzie ktoś powiesił haniebne dzieło. Tylko jeżeli przypomniałbyś sobie, to dyskusja dotyczyła, nie wiem z jakiego jesteś miasta. Ja mieszkam w Warszawie, 2 miliony ludzi, koło 800 tysięcy psów, którzy codziennie srają. Nikt tego nie sprząta. Taka sama akcja w Szwajcarii przyniosła efekt. Ludzie zwrócili uwagę nie na flagę, a na problem. Ty zwracasz uwagę na flagę, a ja mówię o problemie. I masz rację, możesz to widzieć w ten sposób. Tylko pozwól, pozwólmy się sobie różnić. Niech będzie zgoda na niezgodę, rozumiesz? A twoje hasło pod tytułem, że ty byś dał 1 000 000 000 złotych i byś wszystkich pozamykał, to zapraszam, jest takie ugrupowanie, nazywa się Prawo i Sprawiedliwość. Oni kochają takie rozwiązania, wiesz? Proszę. Cześć, mam na imię Maja. Przyjechałam tutaj ze Szkocji, żeby cię zobaczyć. A co, ty nagrywasz to? Tak. Lubisz sobie oglądać siebie potem? Są takie portale, wiem. Ciebie nie nagrywam. Okay. Tylko mów po polsku, bo ja słabo z angielskim. No, zauważyłam już wcześniej. To ja już dzisiaj mówiłem po angielsku? Boże. Nie, w innym programie. Szczerze? Spokojnie sobie daję radę z angielskim. Absolutnie na poziomie komunikacyjnym. Nie mówię bardzo dobrze, natomiast jestem w stanie kupić dżinsy i na nie zapłacić. No więc wydaje mi się, że też nie dajmy się zwariować. To, w jaki sposób Tyson ze mną rozmawiał, absolutnie dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Natomiast chciałem mieć komfort, że nie popełnię jakiegoś fuck-upu, że on mi... Znowu nie wyjdę na rasistę, no. Szczególnie, że on mógłby skończyć ze mną dyskusję szybciej niż kolega tutaj, który by mnie zamknął, bo Tyson by mnie zamknął na wieki. Ogólnie, odkąd byłam bardzo mała, chciałam zostać dziennikarką i kiedyś powiedziałam tacie, że zostanę Kubą Wojewódzkim. Rozumiem, dlatego musiałaś wyjechać do Szkocji. Pewnie tak. Mam takie pytanie, jak może młody dziennikarz się wybić? Bo ciężko jest strasznie. W Polsce nie ma w ogóle takiej opcji bez nazwiska, moim zdaniem. Chyba, że masz jakiś super pomysł. A jakie masz nazwisko? Jankowska. Zakładaj parafię. Słuchaj, to jest złożone pytanie, bo ja 30 lat temu też nie miałem nazwiska. Ja jestem pierwszą osobą w showbiznesie w mojej rodzinie. Nie odziedziczyłem ani specjalnych talentów oprócz pasji. Mogę ci powiedzieć tak i powiem wam wszystkim. Powiem wam wszystkim jako człowiek, który studiował dziennikarstwo, nigdy nie skończył i który 5 lat wykładał dziennikarstwo. Chcecie być dziennikarzami? Nigdy nie idźcie na studia dziennikarskie. Nigdy nie idźcie na studia dziennikarskie. Tam uczą was ludzie, którzy nie są pasjonatami. Moim zdaniem to są ludzie z selekcji negatywnej. Widziałem parę uczelni, byłem na paru spotkaniach. To są ludzie, którym się nie powiodło w zawodzie. Mówię brutalną, może w jakiś sposób skażoną moją optyką, ale brutalną prawdę. Chcesz być dziennikarzem? To określ, bo słowo dziennikarz to jest trochę jak słowo aktor. No, trzeba znaleźć swoją specjalizację, co chciałabyś robić, rozumiesz? Każde studia ci się do tego przydadzą. Socjologia, psychologia, prawo, języki obce, ale nie dziennikarstwo. Ja idąc na dziennikarstwo myślałem, że to będzie rzetelna szkoła zawodowa. Powiem wam, jak wyglądała moja pracownia radiowa na drugim roku. Przyszliśmy do Myśliwieckiej 357, wpuścili nas do studia i pan powiedział, a to jest mikrofon. I to była pracownia radiowa. No. Także my... Twoje nazwisko za parę lat może być znane, jeżeli pójdziesz do gazety, do radia. Ja jak dostałem legitymację dziennikarską, poszedłem do pisma, które się wało non-stop i magazyn muzyczny i złożyłem swoje CV. W jednej z tych gazet mnie przyjęli, bo zobaczyli pasję. Jak masz pasję wokół, kto się w końcu dostrzeże? Z takim nazwiskiem? No. Słuchaj, zawsze możesz przyjść i powiedzieć, że jesteś rodziną. Dzień dobry, wujek mnie przysyła. Prałat serdecznie pozdrawia. Pozdrawiał. No. Cześć. Cześć. Zabronili mi zrobić wstęp do tego pytania, ale nie wiem, czy da się je zadać bez wstępu. Dawaj ze wstępem. Haha, widzisz? Wolność słowa!
Powiem ci, że w życiu jest bardzo dużo rzeczy, które warto robić ze wstępem. Wiem naprawdę. To. Dziękuję. Wydaje mi się, że wiesz. Nie wydaje ci się. Jezu, my się znamy? Jezu, córko, miałaś tu nie przyjeżdżać. Przepraszam. Dobrze. Dobra, jedziesz. Jadę. A więc... Wszyscy się tu przedstawiali, ale poza tym, że się jakoś nazywam, jestem przede wszystkim człowiekiem. Urodziłam się jako człowiek, organizm żywy, kolejny z gatunków. Rozumiecie? To jest za ciężki temat, prawda? Będzie hardkorowo. Dobrze, więc będę zwracać się tylko do ciebie. A więc... Czy uważasz, że świadomość ludzka jest na tyle ograniczona, żeby potrzebować religii, czy ona została z góry narzucona? To jest niesamowite, że ty się nauczyłaś tego pytania na pamięć. Nie, ja przyszłam zupełnie nieprzygotowana. Szczerze? Do ostatniego momentu nie wiedziałam, o co zapytać. Dostosuję poważnie do twojej serio, bo to jest serio pytanie. Dostosuję swoją... Tylko daj mi zebrać... Powiem ci tak. Uważam, że religia każda jest sposobem, w jaki człowiek akceptuje swoją nieuchronną porażkę, czyli śmierć. Oswaja to. Jest, religia jest tworem człowieka dla człowieka. Zmanipulowanym, wykorzystywanym, niegodnym czasami, czasami dającym bardzo dużo siły. Religia jest sposobem, w jaki człowiek oswaja to, że przemija. Możemy razem. Ale zawsze twierdziłem, że religia, wiara jest prawomocna i niewiara też jest prawomocna. Możemy razem wiele osiągnąć. Dziękuję, czuję to jako zaproszenie. Tak? Za 10 minut za namiotem. Słuchajcie, już za chwilę to samo pytanie będzie można zadać kolejnemu gościowi ASP, ksiądz Adam Bonicki. Ostatnie pytanie do Kuby Wojewódzkiego. Kuba, Kuba, jak się czujesz jako jedna z najbardziej hejtowanych osób w Polsce? Jakich? Hejtowanych, znienawidzonych. Nigdy nie ukrywałem, to jest poważne pytanie, tak? Mhm. Nigdy nie ukrywałem, że nie jest moim celem w mediach bezpieczeństwo. Żadne. Zawodowe, dziennikarskie, bezpieczeństwo reelekcji kolejnego sezonu. I muszę ci powiedzieć, że paradoksem jest to, że ten rodzaj polaryzacji widzów, który osiągnąłem, daje niesamowity napęd, bo w mediach najbardziej liczą się emocje. I czy cię nienawidzą, czy cię popierają, ważne jest to, żeby mieli wobec ciebie jakiś stosunek. I w ogóle mnie to nie przeraża, dlatego że jak chodzę po ulicy, to albo nie spotykam tych ludzi, albo polski poziom hipokryzji sięgnął tego pułapu, że uśmiechają się do ciebie wieczorem na ulicy, a potem siadają do komputera i piszą: widziałam tego pedała, szedł. Rozumiesz? Moje życie medialne w 50% sponsorują hejterzy. Dzięki. 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 Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Naprawdę kończymy? Jeszcze, zaraz, tak, jeszcze proszę. Krótkie, cześć, błagam. Cześć, ja jestem Marta, tu cześć, jest ze mną Klaudia, która ma mamy dwa pytania jednocześnie. Dobrze. Żeby skrócić czas. Nie ma problemu. Moje pierwsze pytanie jest takie, że generalnie Klaudia ma kolegę, który ma urodziny tak samo jak i ty. I wygląda identycznie jak ty. Wygląda identycznie jak ty. Chcemy. Mój ojciec dużo po kraju jeździł. Naprawdę. Super. A teraz jest moje pytanie. Ja jestem sama dziennikarką w małym wydawnictwie, natomiast to, co mnie gdzieś tam boli wewnętrznie, jako osoby wykształconej, chciałabym się zapytać, bo mówisz, że nie identyfikujesz się z mediami, które puszczają programy typu, nie wiem, wakacje gdzieś tam, czy trudne sprawy. Pamiętnik z wakacji. Daj mi dokończyć. Nie, tylko podpowiedziałem no, ci tak. Okay. Trudne sprawy i tak dalej, ale jednocześnie zapraszasz Honoraty Skarbek i zapraszasz inne gwiazdy, które są w internecie. Ja u ciebie uwielbiam, jako dziennikarza ja ciebie uwielbiam za integralność, za zadawanie pytań. Pytanie, bardzo prosimy pytanie. I chciałabym się ciebie zapytać, dlaczego? Dlaczego jednocześnie zapraszasz Honoraty Skarbek i dlaczego zapraszasz Janusza Gajosa w różnych programach? Ja to wszystko rozumiem. Chciałabym się ciebie o to zapytać. Naprawdę nie rozumiesz tego, że jak weźmiemy krajobraz polskiej popkultury, to na tym brzegu jest Jan Peszek, Janusz Gajos, a tu jest Honorata Skarbek. I dlaczego ja mam wykluczać? Ja jestem już w tym wieku, że już mi się nie chce wykluczać, ja chcę zrozumieć. I mogę ci powiedzieć, że jak przyszła do mnie Renata Skarbek, to dużo zrozumiałem. Rozumiesz, kim ona jest i na czym polega jej specyficzny fenomen. To jest popkultura. Jeżeli zaczniemy się obrażać i segregować ją i dzielić na getta ludzi mądrzejszych i głupszych,
to sami zaczniemy być, nie wiem, przesiąknięci ideą, którą odrzucamy, czyli wykluczania. Ja po prostu jestem ciekaw tych ludzi. Rozumiesz? Bo zawsze, jak tworzyłem swój program, to ideą i istotą tego programu miała być otwartość. Że raz... co ja przepraszam, mam dla ciebie gorszą wiadomość. Ja zaprosiłem Agnieszkę Orzechowską, która nazywa siebie polską Angeliną Jolie. Widziałam, niestety. No tak, ale dlaczego? Bo chcę zrozumieć. Ona mi wiele wytłumaczyła, bo odpowiadała na moje pytania. Znaczy, wiesz co, ja to wszystko rozumiem, tylko sprawa jest taka, że nie mów tego, że się odcinasz od programów typu Trudne Sprawy, jednocześnie zapraszając takich gości, bo to jest sprzeczność, to jest dysonans. Kubusiu, króciutko, proszę. Dobrze, ale to ja się odcinam estetycznie od programu Trudne Sprawy, ale wiesz... Ale zapraszasz estetycznie takich gości. Ale poczekaj, czy Honorata Skarbek była w Trudnych Sprawach? Ale jest podobna poziomem intelektualnym. Oj, myślę, że Trudne Sprawy poczują się dotknięte. A teraz przywitajmy gorąco i serdecznie szefa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak. Moi drodzy, podziękujcie naszym gościom. Kuba Wojewódzki, i to jest dla ciebie nasza pamiątka, czyli taki bardzo piękny... No, a jesteś! Dobry, Danielu. I Daniel Wydrych już teraz pełnoprawnie będzie z naszym nieśmiertelnikiem. Masa ludzi słuchających ciebie, Kuba, słuchających was wszystkich. Czyli pokazuje to, że ASP staje się bardzo mocnym punktem przystanku Woodstock. Za moment będziemy mówili jakby z drugiego bieguna. Ale to właśnie udowadnia, że warto w tym miejscu zapraszać bardzo różnych gości. Jeszcze raz wielkie brawa dla Kuby. Bardzo dziękuję.